Cześć kochanie, dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie na kolejnym dniu. Cześć! Dzisiaj jest czwartek, dzień wolny i jest bardzo ciepło, 22 stopnie. Dlatego też taki mój strój, mam ubrane na sobie kolczyki, które zamówiłam jeszcze chyba w zimie, pierwszy raz, te żółte. Bo pasują mi do tej sukienki, którą widzieliście na poprzednim holu z komiksem. Ona ma tutaj żółte stawki, także fajnie wygląda, łańcuch mi się przytagował. Jest już późno, bo jest 11:50, ja wczoraj do... O Jezu, mama mi dzwoni. Ja wczoraj do północy, słuchajcie, nadrobiłam YouTube'a, oglądałam wasze filmiki, ale mam wszystko nadrobione. Potem dzisiaj rano wstałam, obejrzałam sobie trochę serialu mojego One Tree Hill i pozapłacałam rachunki, bo wypłata przyszedł dzisiaj, bo jutro jest bank holiday. A teraz chyba jedziemy najpierw na zakupy, nie wiem, zobaczymy, bo jeszcze dzisiaj nic jadłam, bo jestem głodna. Nie wiem, czy pojedziemy zjeść, czy najpierw na zakupy, czy najpierw do moich rodziców. Także okaże się, myślę, że w praniu, jak już pojedziemy, czy na spacer, bo na spacer też chcemy iść. Także zobaczymy, na razie chciałam się po prostu z wami przywitać i zobaczymy się już niedługo. Kochani, witam się z wami ze spacerku, ja patrzę, która jest godzina czwarta. My byliśmy w polskim sklepie zrobić zakupy. A potem byliśmy w domu rozpakować te zakupy i Andrzej sprzątał samochód. A teraz przyjechaliśmy do Milton Keynes na spacer. Ciężko wam jest coś tu pokazać, bo słońce bardzo mocno bije. Ale jest pięknie, jest jezioro, jest zielono. O, tu już trochę lepiej, bo jest cień. Ta sukienka jest po prostu mega, śna wam powiem. Jest tak wygodna, że szok. Postaram się wam zaraz wyciągnąć tą kamerę, jak przejdziemy na bardziej stronę jeziora, bo teraz jest bardziej taka strona, jak widzicie, zieleni. Mogłam wam pokazać wcześniej, ale zapomniałam, że mam kamerę ze sobą, wiecie, żeby was już troszeczkę wcześniej kręcić, nie, żeby wam pokazać wcześniej, także za chwileczkę zobaczycie więcej. Okazało się, że to jezioro akurat się skończyło, także nie mam wam jak pokazać. Nie chciało nam się robić drugiego koła, bo było mega gorąco tam, zero cienia praktycznie. I stwierdziliśmy, że pojedziemy do lasu, który jest niedaleko. Tutaj, jak widzicie, jest taki. Także przeszliśmy na kolejny spacer. Tym razem tutaj troszeczkę zaczerpnąć świeżego powietrza, a potem pewnie pojedziemy do Costco. A w ogóle kupiłam sobie dzisiaj wódkę orzechową, wypiję ją z mlekiem, będzie pyszny monte, pokażę wam, pysznotka. Zaraz się widzimy. Zobaczcie się, jaki fajny tutaj jest misiowy, zrobiony z drewna. Z drewna? What is that? Cześć! Cześć! Cześć, misiu! Nie drewno, what is that? From the tree, z drzewa, co ja gadam. Kochani, 10:30, a ja dopiero wróciłam do domu. Jechaliśmy od miejsca do miejsca, byliśmy na dwóch spacerach, w jednym sklepie, w drugim sklepie i tak się stegowało. Później jeszcze obejrzeliśmy serial w samochodzie, jedząc kawałek pizzy. Kawałek dlatego, że w Costco można na kawałki kupować i tam jest jeden kawał taki jak pół pizzy. I potem siedzieliśmy pod domem i oglądaliśmy coś. Zaczęliśmy oglądać głupi serial i nie chciało nam się wychodzić z samochodu. Także tak na szybko pokażę wam, co zakupiłam, a raczej co przyszło. I przejdziemy sobie do wyłonienia zwycięzcy poprzedniego rozdania. Oczywiście w tygodniu będzie kolejne rozdanie. Jeszcze troszeczkę prezenciku dla was mam. Także nie podawajcie się, szans jest dużo. Także zapraszam na hol. Kupiliśmy 4 perfumy. I to są takie perfumetki Giorgio Armani C, Paco Rabanne Ale Olimpia i dla Andrea Armani Mania, Giorgio Armani. I kupiłam mu też Diora, ale Dior tak mu się nie przypasował. Ja to adoro, nie wiem jaki ten perfum, nie znam się na perfumach. I teraz czemu kupiłam ten? Ja dalej mam normalne, ogólnie wolę oryginalne perfumy, ale ostatnio troszeczkę przekonałam się do tych perfumetek z powodu tego, iż na przykład te mają tutaj... Można to łatwo sobie włożyć, wiecie, do pracy. Ja to biorę, to się, wiecie, wysuwa jak szminka. I ja sobie to wkładam do kieszeni i w pracy teraz, szczególnie jak jest lato, źle się czuję i po prostu lubię sobie psiknąć perfumem, żeby się lepiej poczuć. I takie perfumy są po 9 funtów każdy. Razem w przesyłku za 4 dałam 40 funtów, także nie ma tragedii za 4. No i tutaj mamy jeden główny perfum i tutaj są dwa jeszcze. Czyli 3 takie perfumetki. A teraz przechodzimy do zakupów ciuchowych, tylko muszę sobie je podzielić, bo przyszło mi też coś z Ali, a z AliExpress będzie osobny filmik, który dla was szykuję. Także poczekajcie chwilkę, już wracam.
Zacznę od ciuszków tych takich zwykłych, a na koniec Wam pokażę trzy petardy. Pierwsza to jest koszula. Koszula oliwkowa. Ona była na przecenie za 5 funtów tylko i mega mi się spodobała. I ona jest LX Luxury Brand. Ona ma super materiał i ona była tylko za 5 funtów na promocji. Ja wiedziałam, że ona będzie na mnie za mała, także i tak ją wzięłam, ale mogę ją nosić rozpiętą, ponieważ rączki spokojnie mi się tutaj mieszczą. Jeżeli mój plan pójdzie zgodnie z planem i schudnę trochę, to ją nawet będę w stanie zamknąć. No ale póki co jest na mnie troszeczkę za mała, ale tak jak mówię, czarny top pod spodem jako narzutka i też fajnie wygląda. Kolejny topik też jest za 5 funtów. Spodobał mi się jego kolor taki błękitny. Yourself jest w tym brokacie. I jest oczywiście Art Pop, dziewczyna w okularach. I ona była za 5 funtów. To są wszystko nowe ciuchy. Kolejna była Sówka, róż. To jest nadruk i tu też delikatnie się błyszczy. Widzicie? Widać. Sowy. Bardzo fajny pattern. To są takie, wiecie, koszulki do pracy albo poćwiczyć, czy tam sobie wyjść na chwilę na miasto. Ta bordowa, mi się mega ten bordo kolor podoba. I one są tak. Też za 5 funtów. Ta była za 7 bodajże i to jest Mickey, bo ona jest takich Mickey, co ja gadam, królik Bugs. I neonkowy kolor. I ostatnia, uwielbiam, to jest biała, jest napisane Power, jest kawa i Girl's Secret. Bardzo mi się ta bluzka spodobała, w ogóle ona ma takie rękawy. Także to jest taka bluzka i ona też była za 5. A teraz włączę kamerę, żeby Wam pokazać moje... A, jeszcze leginsy! Poczekajcie, to pokażę Wam leginsy jeszcze z tego zamówienia i trzy bluzki z Minta. To są kochane leginsy, one są z tej firmy Minlandy i one były za 8 funtów albo za 7. Mega fajny materiał, wiecie, nie taki primarkowy, tani, tylko taki naprawdę fajny. To jest chyba polski producent i one po bokach mają takie coś. Mega, mega fajne i fajnie wyszczuplałem z tego, co widziałam na sprzedającej, która jest większa ode mnie, a naprawdę fajnie ją wyszczupliły. Także super się cieszę z tych legów. I teraz moja petarda. Kochane, z Minta, to jest właśnie ta firma, o której ja mówiłam. Koszulki są zawsze po 11 funtów, przynajmniej u tej dziewczyny, której ja biorę. Jest butik, słuchajcie, u nas w Luton i oni biorą po 14 za sztukę. Czyli niełatwo sobie pomyśleć, przy zakupie trzech koszulek, tak jak kupiłam teraz, zapłaciłam powiedzmy 33 plus przesyłka była 4, 37, a tak bym zapłaciła więcej. I jeszcze bym musiała paliwo stracić, żeby dojechać. Pierwsza to jest biała bluzka z napisem Girl Boss, która pije kawę, tak jak ja, ma świecące kolczyki, tak jak ja i ma tutaj coś we włosach. Te ozdoby w tych bluzkach mint są po prostu rewelacyjne. Trzeba bardzo uważać, jak się je pierze. Ja je miałam w tamtym roku prawie na niskiej temperaturze i nic się z nimi nie działo, bo gatunkowo są naprawdę spoko. I tylko 11 funtów, zobaczcie, jak to się mieni. Kolejna. To jest kot. Kot po prostu jest mega fajny. Jest napisany hej i tutaj zobaczcie, też ma wszystko na nosku. Ma też czerwony diamencik i ma słuchawki. Bluzka się prezentuje tak. Zobaczcie. No po prostu kocham. Kocham ten butik, kocham tę dziewczynę i niedługo mam mieć kolejne wzory. I ta to jest moja w ogóle Paris. Uwielbiam. To chyba jest moja ulubiona. Ma tutaj kobietka kokardę. Ma aparat, zobaczcie jak aparat ma. Łańcuszek i tutaj ma ozdobioną bluzkę. Przecież to jest po prostu masakra. Przepiękna ta jest. Także takie moje zakupy. A powiem Wam, nie brakuje mi w ogóle chodzenia do shoppingu. Właśnie dzisiaj koleżanka mi pisała, że musi dużo kasy zaoszczędzić, bo jak się tworzą sklepy, to po prostu wszystko wykupi. A ja Wam powiem, że jedyne co będę chciała kupić to jakieś shorty, bo tak, legi się zawsze rozciągną, bluzka też Ci się rozciągnie, ale no do jeansów to dupka nie wejdzie, albo jak będą za duże też nie wyglądają fajnie, więc jedyne co, na co czekam w sklepach, to żeby sobie kupić jeansy i shorty krótkie. Kiedyś uważałam, że nie powinnam chodzić w shortach, wiadomo, jestem pończuśkiem, jak my sobie z koleżanką ładnie mówimy, jesteśmy upasione świnki i nie powinnam teoretycznie nosić
shortów, ale po prostu jak jest gorąco, nie będę się pocić. Jak się komuś nie podoba, no to trudno. Ogólnie będę szukać właśnie z wysokim stanem, bo wiadomo, wtedy całe sadło można sobie schować do spodni. W ogóle dzisiaj też myślałam o kosmetykach. Jest tyle teraz ofert na różne beauty pudełka. Wiecie, ja mam subskrypcję z Glossy Box, także to i tak mi co miesiąc przychodzi. Ale jest teraz, nie wiem czy dalej jest, dzisiaj rano było, ofertę z Look Fantastic, że 3 pudełka, styczeń, luty, marzec były za 25 funtów. I jeszcze jakiś czas temu rzuciłabym się i kupiłabym od razu, bez przemyślenia. A teraz sobie stwierdziłam, że wrócę do domu, czyli teraz, przejrzę sobie zawartość tych pudełek i zobaczę, czy mi w ogóle się przydadzą. Ale powiem Wam, że średnio wątpię, żebym je kupiła z tego prostego powodu, iż widzę, że wykańczam trochę tych kosmetyków, które mam jeszcze z adwentowych kalendarzy i chciałabym troszeczkę ich wykończyć, spróbować, wiecie, jak one działają, a nie znowu nakupić nowych i wiecie, i żeby leżały. Także zobaczę sobie, jaka jest zawartość, jak jest spoko, to okej. Okay. Na voucher jest też jakaś promocja na jakieś pudełko kolejne za 20. I tam też jest sporo rzeczy, ale też widziałam ze zdjęcia, że sporo ich już miałam. Także chyba wolę poczekać na pudełka typu Bridgebox, jak będą znowu za piątkę, wiecie, takie tańsze, że spoko. A teraz skupiam się na sobie i skupiam się też moja koleżanka Basia. Nie wiem, czy mnie ogląda, dlatego nie powiem Wam, co kupiłam, ale ona wie, że kupuje, bo się z nią dogadałam, co ona potrzebuje. Powiedziałam jej, że nie ma wyjścia, ma mi powiedzieć, co potrzebuje dla córeczki, bo inaczej kupi jej coś, co już ma. Nawet mi powiedziała, w których sklepach kupiła, żebym nie powtórzyła tych samych ciuszków, więc kupiłam już 3 rzeczy, idą. I w ogóle powiem Wam, bo ona potrzebuje, kupiła bardzo dużo newborn, a potrzebuje na 0,3 miesiące. I powiem Wam, że nie jest tak łatwo znaleźć na 0,3 miesiące, jest strasznie dużo rzeczy wyprzedanych. Na większe dzieci jest multum ciuchów, nawet 6, 9 i tak dalej, ale 0,3 jest ciężko, nie wiem, o co chodzi. A w ogóle wózek, który kupiła, to też kupiła ostatni i to dopiero był 4 z kolei, bo wszystkie były, przepraszam, out of stock. Także dlatego u mnie ostatnio kosmetyków nie ma, nawet dzisiaj, słuchajcie, zaczęłam robić zamówienie maseczek. Potem stwierdziłam tak, ale czy mi są potrzebne? Wreszcie te pudełko moje się zmniejsza, mam jeszcze maseczki z tamtego roku, z lutego. One mają dobrą datę ważności, ale kiedyś się skończy. Także powstrzymałam się, także pod tym względem jestem się dumna. Szafa moja powoli dobiega końca, uzupełniana. Ja co roku, osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja co roku koło maja sobie kompletuję nową szafę. Zazwyczaj dochodzą też ciuchy na holiday'a, no ale w tym roku nie ma holiday'a, także nie kupuję, ale ja lubię. Lubię co roku zmieniać szafę, a nie oszukujmy się, jak kupimy dom, a już jesteśmy tak blisko, bo tak jak Wam mówiłam, ja mam swoją sumę, którą odkładam. Wiem, że mogłabym odłożyć więcej, nie kupując tych ciuchów na przykład, ale uwierzcie mi, praca jest tak stresująca, jest tak wymagająca ode mnie. Szczególnie teraz w tych czasach to jest jakaś masakra, odkąd korona się zrobiła, to jak ile mamy tej roboty, że ja, żeby ją przeżyć psychicznie i fizycznie, lubię poczuć coś namacalnie. Nie wiem, czy to ma sens, że ja coś za to mam, za tą ciężką pracę. I też kiedyś czytam syndrom osoby, która lubi ciągle kupować ciuchy, to jest syndrom osoby, która kiedyś wcześniej nic nie miała. I teraz jakby stara się nadrobić te wszystkie czasy. I może to jest prawda, bo ja kiedyś faktycznie miałam ciuchy po bracie, wiecie, tylko używane ciuchy i tak dalej. I chyba teraz jak mam opcję tego, że mogę sobie pozwolić wymieniać tą szafę co chwilę, zawartość szafy, to mogę, tak mi się wydaje. Także proszę, nie oceniajcie mnie pod tym kątem, że nie jestem minimalistyczna, no ale nie jestem, cóż poradzić. Ale powiem Wam, że już coraz więcej live'ów oglądam i coraz mniej rzeczy mi się podoba. Tak jak Wam powiem, właśnie z tych zwykłych koszulek, te pierwsze, co Wam pokazywałam, to już nie będę w ogóle zamawiać i właśnie zostaną typu Mint albo z Ola Voga. Teraz jest taka fajna firma, ona jest dość droga, ale wolałabym na przykład wtedy kupić sobie jeden jakiś zestaw niż parę koszulek, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Ale właśnie oglądam, już mówię, a to miałam, już bardziej szukam ofert, promocji, niż kupowania, bo są bluzki na przykład, wiecie, o co chodzi. Ale dobra, nagadałam się strasznie. Co Wam chciałam powiedzieć? W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, jaki był masakrycznie ciężki tydzień. Był masakrycznie ciężki tydzień, gorszy niż w ogóle pozostałe inne, do tego stopnia, że w środę, słuchajcie, tak biegałam, nie chodziłam, biegałam w pracy, że byłam taka mokra, że włosy miałam, jakbyście wodę na mnie wylali na głowę. I mój Andrzej kończył wcześniej pracę, bo wziął sobie tak zwany flexi. Jak mnie zobaczył, to powiedział, o kurde, teraz rozumiem, co masz na myśli, że masz zapierdziel, bo chyba myślał, że to jest takie, wiecie, trochę na wyrost powiedziane.
Tak, zobaczył, jak biegam, to od razu do domu poszedł. Także ciężko było, naprawdę ciężko było, ale trudno, kiedyś te czasy miną, prawda? Dobra, przechodzę już do wyłaniania zwycięzcy. Pamiętamy, zasady były takie, że trzeba było napisać o swoim serialu, który się ogląda albo który się lubiło. I powiem Wam, przewaga jest, była Dr. House'a, którego nigdy nie widziałam, ale słyszałam. Ale na pewno faworytem w odpowiedziach był Dom z papieru? Tak, jakoś tak. I stwierdziłam z Andrzejem, że jak skończymy oglądać teraz serię, którą oglądamy z Gordonem Ramsayem, to chyba zaczniemy to oglądać, bo tyle ludzi to poleca, że chyba musi być dobre. Chociaż bardzo dużo osób polecało nam Grę o Tron, a nam się w ogóle nie spodobała. Ale warto spróbować. Ale dobra, nie przedłużam, idę losować zwycięzcę. Okej, okay, kochani, słuchajcie. Ja już nie będę Wam pokazywać swojej twarzy, bo wyglądam na zmęczoną, a przybrałam się już, zobaczcie, przymierzyłam wszystkie ciuchy z Hola, wyglądają mega. I nie wiem, czy widzicie, widać, jest 23. Także czas wybrać osobę, która wygrała. Jest rozdanie, jest ten filmik, słuchajcie. Tutaj się daje random pick winner. Oczywiście, jeżeli wygra osoba, która nie podała serialu, losujemy nadal. Albo jeżeli wygram ja, no to też losujemy nadal. Powodzenia wszystkim życzę. Ania Legudo, ja nie oglądam seriali, biorę udział. Ania Legutko, przepraszam, Ania Legutko, masz czas 2 dni do zgłoszenia się, czyli do soboty wieczorem masz czas, żeby się zgłosić. Jeżeli się do mnie nie zgłosisz, to wtedy losujemy sobie kolejną osobę w sobotę wieczorem. Powiedzmy, ustalmy godzinę do godziny 18 czasu polskiego, czyli do 17 godziny czasu angielskiego, masz czas, aby się odezwać. Także Ania Legutko, nie oglądam seriali, biorę udział. Czekam na odzew. A ja, kochani, żegnam się z Wami. Już teraz zapraszam Was na vloga z piątku i soboty. Buziaczki.